Dzień dobry, wieczór, Tomek. Przed wami Sekiro. Odcinek trzeci. Udało nam się pokonać pierwszego takiego poważniejszego minibossa, który mi sprawił dużo problemów w trakcie live'a. Ale zbliżamy się już szybko do momentu, gdzie skończyłem live'a, więc nie będę wiedział, co się dzieje dalej. Chciałem sobie pójść tu. Bicie, kontrcięcie, czyli parowanie. Okej. Tutaj są wilczki, które można parować. No, halo. Przydatna wiedza. Nie wiem, czy to wilki, czy to psy, czy co. I tak, jak rozumiem, ten miniboss się nie respawnuje. No raczej bossem takim pełnoprawnym to tego nie można było nazwać. Bez przesady. Co tutaj się dzieje? No ogólnie jakaś ekipa się panoszy. Na dach. To jest chyba ktoś, kto strzela, tak mi się wydaje. Może mi się tylko wydaje. Aha, jest tam dwóch, co najmniej. No, mogę coś podsłuchać, ha. どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在。源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるか。ゲオブデモン。どうぶじ Tego nie kojarzę. Na live nie udało mi się tego podsłuchać. Cholera, dużo tutaj się dzieje, więc. Jolo. Zanim tamten przyjdzie. No. Właśnie, zanim mnie zastrzeli. Cholera. Wyknijmy sobie. Pociski można podobno, o kuźwa, parować. Więc mam ochotę tego spróbować. Tak, zapominam, że trzeba ręcznie zbierać kasę. Dobra, strzel. Dobra, to nie był dobry refleks. Może jednak nie będę próbował na razie. Po prostu go załatwię w ten sposób. Dobra, użyję kryształka. Podejrzewam, że to może być kryształek, a nie, jednak nie, odłamek. Muszę w sumie tych odłamków poużywać, popróbować, chociaż co to robią te rzeczy. No, naczynia to po prostu jakiś ten rozproszenie uwagi, z tego co rozumiem. Ktoś tu jeszcze się panoszył gdzieś. Aha, dzień dobry. O, to było fail. O nie. O nie.
Czas umierać, widzę. Jakoś się udało przetrwać. No dobra. Co tutaj w ogóle jeszcze mamy? Brakuje mi jeszcze jednego przeciwnika, którego pamiętam z live'a. Ciekawe, gdzie on jest. Aha, z tych już zebrałem pieniądze, najwyraźniej. Dziwne. Aha, dzień dobry. Au, to bolało. Da się to parować jakoś? O kurde. To chyba go jakoś ten z ukrycia załatwiłem. Balon mienia. A to jest coś, co nam daje więcej pieniędzy za zabijanie. Chyba zapominam, że mam shurikeny w ogóle. Tak troszkę przydatna rzecz, być może. Chyba siedział to on w... Nie, on przyszedł jakoś stamtąd. Dajcie kryształka. Nie. Balon bogactwa. Czy da się... Da się wyjść przez dziurę, jak się kuca. Trzeba kucnąć. O fuck. Oto smutek. Niedowierzanie. Ktoś tam jeszcze był. I strzela. Ale ja mam shurikeny. Okej. Garść popiołu. No nie wierzę, jeszcze nie umarliśmy chyba, tak... Póki co. Chociaż z taką ilością życia, to wszystko przede mną. A, tu coś mamy, gniazdko, sakiewka. No to jest ciekawe, że... Czy jeśli tutaj sobie usiądę, to może jakiś ptak przyleci? Z ciekawości. Chociaż to chyba trzeba było trochę poczekać. Raczej wątpię, żeby to było takie oczywiste. I to no, w jakimś takim randomowym obszarze, więc pewnie nie. Coś tam widzę. A, wiem co to jest. Czy da się tam jakoś... Stąd chyba nie bardzo. Trzeba z innej strony podejść. Tutaj też nic nie ma. Gałąź zagłady. Mhm.
誰ぞ。そこにおるのか。おう。その声。いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助。平田家の老頭だった。どうか、そこのあばら屋の老婆の様子、見てやってくれぬか。私の母なのだが、狂ってしまい、もはや誰が誰だか、分かっておらぬ。Okay. おお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが。さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。Dzwonek panicza. No dobra. Inosuke, waga segare yo. Mamori suzu wa ora. Hotoke sama. Przez chwilę myślałem, że wpadłem gdzieś w przepaść. の御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上ごとのように仏様に備えろと。Prawdę mówiąc, to nie mam żadnego leczenia, a tu przed nami troszkę nieprzyjemne rzeczy się dzieją, więc chyba się odświeżę i wrócę tutaj. Okej, udało się wrócić bez większych szkód. Troszeczkę dostałem, ale jakoś da się przeżyć, myślę. Tutaj jest ciekawa sekcja. Szybki bieg. No to się przyda, bo mamy tu coś ciekawego. Ale może najpierw coś innego. Czasami trochę ciężko się rozeznać, gdzie można tę sielinką przyczepić. Dzień dobry. Gokuyo, ikaga kane? Kuyo. Sayo. Shisha tachi no gomeifuku no tame, shina o utte oru. Mita tokoro anta mo, zuibun to koroshite oru na. Gokuyo, shite ikinasare yo. Jak tam stoimy z finansami? Prawie mam... Wow. Dobrze, dobrze. Nie, źle, zaraz. Shisha ga aru tokoro, mata kuyoshu ari. Karasu domo to onaji koto jate. Doko e iko to gokuyo o kakas... Dobra, chciałem sprawdzić, ile mam sakiewek. Dwie. Za mało.
Ale mogę coś sprzedać. Co mogę sprzedać? No, na przykład odłamek. I takich nie za bardzo używam. Teraz użyjemy sakiewki dwa razy. To nam da 200. I będę miał już 500 i będę mógł coś kupić, czego na live'ie nie byłem w stanie, bo za dużo razy umierałem. Mianowicie to, petardy Roberta. Strzelają z ogłuszającym hukiem. Mały Robert i jego ojciec sprzedawali je, by zarobić na podróż, próbując przedłużyć życie Roberta. Przybyli do Japonii i zaczęli wypytywać o moc nieumarłości. Dobra, bierzemy. No poza tym w sumie granulki by mi się mogły przydać, bo mam prawie zero. Ale trochę drogie są. Sono ning. Kono atari de tsukau de nai zo. Karasu domo ga bibitchimau. Yatsura ika ni kashikoku tomo. Chōjū ni wa chigai nai kara no. Hidoi koto wa senu mono ja. Ciekaw jestem, co się stanie, jeśli tego bym tu użył. No i co, i chyba tyle. Ha, no stąd mogę wrócić tam, ale w drugą stronę to nie bardzo. Trzeba naokoło iść. No i właśnie. Tam przed nami stoi sobie gościu z jakimś, nie wiem, moździerzem, czy czymś takim, z bazuką. Trzeba trochę na niego uważać. Jak mi przydzwoni, to będzie bolało. Jak w ogóle stąd zejść teraz? Czy muszę tędy? A co jest tu? Czy coś tu jest w ogóle? Jakieś ścieżynki. A, można z tej strony podejść. Chyba. Może mnie to kosztować troszkę, ale się udało. Teraz się schowam, żeby mnie nie widział. Spróbujemy jakoś tam podejść. O, na przykład tędy. I jakoś go zajść od tyłu. Nie wiem, o co chodzi. O, z tym. Jakaś taka trójkątna gałąź. No ten znacznik jest trójkątny. Czy to... Gałąź jest chyba podpiłowana z tego, co widzę, więc... Podejrzewam, że to znaczy, że nie wiem, jest... Albo się... Znaczy od razu chyba się nie urwie, ale... Nie jest jakiegoś nieskończonego użytku, że tak powiem. No, tak wygląda. Okej, nie widział mnie. Czy tutaj ktoś jest? Chyba nie. Więc pozbędziemy się najpierw jego. W pierwszej kolejności. Czarny proch. To jest jakaś... coś do ulepszania naszej protezy? Nie wiem jeszcze, jak to działa. Odtrutka w proszku. O, ciekawe. Na live'ie tego nie wyrzucił, więc to musi być jakiś random drop. Zatopiona dolina. Coś jak Blight Town, czy nie wiem. Ja jestem tak trochę na widoku generalnie, więc... Tam ktoś patroluje. Tu stoi jeden przy bramie, więc od niego chyba zaczniemy, jak tamten się cofnie. No idź sobie. Co, będzie tak stał? Dobrze, poszedł.
Więc teraz... Bach! Ci nie widzieli? Wow! Okej. Zapraszam. Trochę mi dziabnął, ale poza tym w miarę. Więcej odłamków. Dobra, chyba... nie ma co się czaić. I tak zaraz tu przyjdzie. Hono. Jest jakiś atak taki z rozbiegu czy coś? Chyba nie. Kusi mnie teraz, żeby kupić sobie kryształek. Tam coś jest, trzeba będzie iść po gałęzi. I zrobić to w locie, bo nie miałem jakby... zasięgu. Balon mienia znowu. Lepsze dropy. I co, i tylko tyle tu było? Jestem trochę rozczarowany. Nie, wydaje mi się, że coś tu jeszcze było. Może to nie tu? Dobra, teraz jak wrócić tędy? Ta gałąź się tak trochę nieprzyjemnie kiwa. Nie, nie tędy. Tędy nie wrócę z tego, co widzę. Tam nie wiem, czy to skoczę. Nie podoba mi się to. Tam. Kurde. Jakimś cudem. Co? Nie wiem, może dwa razy kliknąłem przez przypadek i mnie jakoś ten... Ale to, co mnie zastanawia, to dlaczego nie umarłem? W sumie... Dobra, użyję tego. Poleczymy się. Dlaczego ja nie umarłem? Tylko mnie teleportowało tutaj. Raz już widziałem coś takiego na live'ie i też mnie to zastanawiało. I co ta gałąź? No, tak się jakoś opuściła faktycznie. Złom żelazny, a to jest też coś jakieś do upgrade'owania, ale... Jak nie wiem, tytanit z Dark Soulsów. Jeszcze nie miałem okazji tego użyć. Dobra, trzeba stąd iść. Zanim się znów zabije gdzieś. Tam coś mamy. Na live'ie nie próbowałem tam doskoczyć, ale... Teraz może spróbujemy. No bo musi się tam jakoś dać. Spokojnie. Tylko no, skakanie tutaj jest inne niż w Dark Soulsach, więc... Miałem chwilę paniki. Tylko jak ja stąd wrócę i w sumie... Właśnie mi się coś zawaliło, więc tędy nie wrócę. Tak czy inaczej. Okej. Gdzie ja jestem i o co chodzi? Mam nadzieję, że się nie wkopałem w jakieś... w jakąś sytuację bez wyjścia. No chwila, jak ja stąd wrócę? Tutaj muszę chyba... Może tędy się da wejść? Nie? Ale coś tam widziałem. Potencjalnie do... zgraplingowania, ale jest za daleko. Tam jest gałąź. O Boże, czy tego ode mnie chcecie? Nie, to jest za daleko.
Nie sądzę, żebym był w stanie tam się przyczepić. No a tutaj nie dam rady przejść, bo się zawaliło. Interesujące. Nie jestem w stanie linki użyć tam jakoś. To chyba... jedyna opcja to faktycznie to. Ale to nie jest za daleko? Dobra, najwyżej stracimy kasę, której i tak nie mam dużo, więc meh. Da się, okej. Okay. Czyli jednak ma to pewien zasięg. Tylko trzeba z rozbiegu. Gdzie ja w ogóle jestem? Nie kojarzę w ogóle. W ogóle. Tam są jakieś dziwne rzeczy. No ale na razie to chyba się nie da. O kurde, czy tam coś jest na dole? O! Widzę posążek, kapliczkę, czy jak to tam. Więc przede wszystkim pyk. No to już chyba wiem, gdzie jestem. Posążek rzeźbiarza. Myślę, że zaraz się... O kurde, znowu kogut. Że zaraz się cofniemy, żeby zainstalować nasze nowe narzędzie. W sumie, czy jest sens tego koguta w ogóle ruszać? Nie wiem, ale... na wszelki wypadek... żeby nie bruździł. Czemu morduje jakieś ptaki? Czy ja tutaj byłem na tym dachu? Okej, tam był ten... z bazuką. A co mamy tu? No to pewnie było takie normalne dojście do tej kapliczki. Do posążka, kurde. Aha, tam jest jeszcze kilku. Widzę jakiś item. No dobra. A, to są te duszki, jakieś tam amunicja, powiedzmy. Tutaj coś się szykuje. O. To akurat mi się przyda. O kurde. Aha. Akronimy. Czy to jest ten demon Giobu, czy coś tam? Podobno boi się ognia. Więc zanim to zrobię, to zdecydowanie chcę zamontować tą petardę, czy tam, no... czy jakiś zabije... Nie, no, mówią, że jest skrępowany, więc raczej się na mnie nie rzuci. Elo. Co? Naprawdę? Wziął mnie i zabił? Jakiś patafian? Okej. Cóż. Nie spodziewałem się takiego kombosa, ale niespodzianka. Mamy wskrzeszenie.
bo Shadows die twice. Możemy umrzeć dwa razy, a nawet więcej chyba potencjalnie. Tak, odpoczynek przywraca pierwszą porcję, a zabijanie wrogów możemy jeszcze jakieś tam więcej tych wskrzeszeń dostać. Podejrzewam, że da się to jakoś zupgrade'ować być może, że jeszcze więcej razy się można wskrzesić. Jakoś tak. No faktycznie sobie tam siedzi. Przyjemniaczek. Ale wolę tam nie podchodzić, bo pewnie się to źle skończy. To brzmiało jakby się wyrwał, ale chyba nie. Tu chyba już nic nie ma. Z jakichś takich ciekawostek. A nie, jest coś, jest coś. Co tutaj się dzieje? Ostatki jakieś. Wydaje mi się, że ta babka powiedziała Kuro-san do niego, czyli to jest Kuro, ten nasz boski potomek. Więc nie wiem, czemu tutaj w tłumaczeniu tego nie ma. No? No zdecydowanie. No chyba, że coś źle rozumiem. Ciekawe, jak to po angielsku brzmi. Tutaj mamy przyjemniaczka. Onya? Mioboe no aru kao da. A! Shinobi no danna da. Dobry shinobi. Ya! Ano yo irai desu ne. Wszyscy mówią o tamtej nocy, a ja nic o tym nie wiem. Ano yo to wa nanda? A? Danna, oboete nen desu ka? Hei. Naruhodo. Oboete ne to. なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に、旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。No dobra. Tyle jestem w stanie wydać. ゼニと。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍は、ほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って、押し入りやして。そんで、火をつけ、奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は、何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ、旦那。お代さえいただけりゃ、他にも知りたいことを。お教えできるかもしれません。ぜひ情報を買ってください。ダブラ。情報を買おう。お買い上げありがとうございます。ああ、
なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子で、すげえ勢いで火を吹いてやした。よとちょぐにゃん。A, no to to nam się właśnie przyda na tego demona, tak podejrzewam. Hino deru tsutsu ga Hirata yashiki ni oboete oko. Ile mam kasy? 70. Itadaita zeni o motode ni shina o shiirete kiyasu. Na sprzedaż? Nie. Okej. To było wszystko, co wiedział. I to chyba wszystko, co tutaj mamy, tak ogólnie. Poza tym demonem, czy tam... Raczej to jest ten demon. Korci mnie, żeby tam podejść i zobaczyć, ale... Może nie. No tam raczej nie dojdę, trzeba pewnie z góry zejść. No to chyba wracamy. Podróż do świątyni. Onusito Kuro Samano Mamoroshi o mita. Okej, to to było. Kuro Sama wa ima wa doko ni iru? Ashina no shiro. Sono tenshu chikaku de toraware to natte oide desu. Desu ga shiro no mon wa tojirarete imasu. Sou ka. No to była ona w takim razie. Kawatta koto ga atta no desu ka? O. Dono youna? Ore wa hitotabi shinda. Daga Miko-sama no koe ga kikoe kizukeba futatabi ikite ita. Hitotabi shini ima futatabi ikite iru. Naraba それは快晴でしょう。快晴。クロー様の流因の巫女の力と言われています。快晴の力を与えられた者は死してなお蘇る。幾度でも。バカな。はい。おかしなことです。ですが、現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。快晴の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿。快晴の地、流因の巫女、快幾多、また快晴。おや、何やら、ちりんと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。なんだお前さん、勘が戻ってきたようじゃな。ちとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。Tajemna księga opisująca różnorodne techniki, którym posługują się shinobi. Księga zawiera najpilniej strzeżone tajemnice sztuk shinobi.
takie jak ataki wykonywane w locie czy sposoby pozostawania w ukryciu. Samuraje nigdy nie zastosowaliby takich technik. Shinobi no waza je. Samurai ni wa mane dekinu. Shinobi no tatakau sube ga kaite aru. Ma, dou suru ka wa omae san shidai yo. Tatakau sube nado shinobi dake demo aru mai te. Umiejętności. No, czyli faktycznie mamy jakieś no skille. Chirin chirin to. Suzu wa naiteru na. Kono furui suzu no koto ka. Rōba ga hotoke-sama ni sonoeru to. Sou itte ita. Sono suzu mioboe wa aru ka? Iya. 覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがあるようじゃ。なんだと。鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様は、わしの彫った仏とはわけが違う。誠の仏師がおられたものだからな。 Nie, to. To. Petarda oślepia szerokie frontalne pole działania. Wpływa na wielu naraz. Okej. Okay. Odstrasza zwierzęta. Dobra, mogę mieć oba naraz. Spoko. Tego nie chcę. Odpocznijmy sobie przy posążku i możemy teraz zdobywać umiejętności, chociaż widzę, że no, w sumie mogę, no, chciałem pokazać kursorem, a nie, no to powinno się raczej nagrać. Tutaj mamy pasek, nie wiem, doświadczenia. Brakuje mi dosłownie tam małej jakiejś tam kawałka, żeby mieć dwa punkty i mógłbym sobie kupić wtedy to kontra Mikiri. Nie wiem, czy chcę to, czy to. Wirujące cięcie to jest no, kilku naraz. Może się przyda. A to mamy kontrowanie pchnięć jakieś specjalne. Poważnie narusza posturę, no to wydaje się przydatne. Więc chyba jednak się
powstrzymam zaraz. Aha, tak mogę narzędzia zmieniać. To jest petarda. Jak to wygląda? Tak, shurikeny. No to ofiarujemy chyba Buddzie dzwoneczek. To jest w sumie miejsce, do którego dotarłem na live'ie. Mię odsubili. Suzuno koe o kite yaru to ii. Sono suzu no ne ga yobi samasu joro. Nematchimatteru omae-san no furui kiyoku o. Dawne wspomnienia. 3 lata temu. To jest ciekawe, że... dobra, niekoniecznie chciałem odpoczywać. To jest ciekawe, że możemy podróżować między normalnymi obszarami, a tym jakimś tam wspomnieniem. No ale... Dobrze, no to musi być właśnie ta posiadłość rodu Hirata, spalona przez, nie wiem, złodziejów. Co jest trochę dziwne, ale okej. Okay. No nie wygląda to fajnie. No i właśnie do tego momentu dotarłem na live'ie. Wszystko po tym już będzie nieznane dla mnie. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.